Cześć. Tak, tym razem znowu Gofer. I tym razem ze swoim pięknym Battle Mage'em. Na pięknej jakże modyfikacji, którą oczywiście wgrał nam Bielak. Wii! Jestem zajebisty. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nie ja nagrywam, dzisiaj ja się lenię. Tak, i dzisiaj sobie będę biegał po jakichś dungeonach czy coś. Znaczy byłem tutaj gdzieś miałem dungeona, do którego miałem zamiar wejść właśnie. W tej chwili. Nazwij tego konia Zbigniew. Zbigniew? Zbigniew. Czemu Zbigniew? Nie wiem, bo Zbigniew mi się dobrze kojarzy. Z takim ziutkiem. Zbigniew taki ziutek. Z takim ziutkiem? Taki Zbigniew taki ziutek. Wiesz o co chodzi. No wiem. No to chociaż tyle. Wiem o co chodzi. Ukradnąć piłkę. Ziutek, ale Zbigniew. Czekaj, jak to się zwało? Bo wlazłem gdzieś i nie wiem gdzie jestem. Jaskinia ponurej czegoś tam. I don't care. Dobra, mam płomienie, jest dobrze. Tylko żeby teraz tu coś było, nie? A nie tak, że wlazłem i nie ma nic. Wszystko wymordowane. Będzie ciekawie moim zdaniem. To czekaj, może tak. A tak z zaskoczenia magią. Kilof, ale już mam. Nie będę tego robił. Kilof. Wiadro. O, pająckie. Jesteś pewien, że to było pająckie? O, to był Horus. Horus, jeśli jest dorosły, to ci zabija. A tu znajdziesz gdzieś flamerów zaraz. Pusta koza. Czemu? Co z tego, że ma jeszcze rogi? Wiem, flamerze. Dużo ich jest? A, prawdopodobnie cię zabiją, ale nie przejmuj się. Od tej strony masz Horusa, więc ostrożnie i jak tylko zobaczysz, to zacznij używać magii i się cofnij. Uważaj, bo Horusy też mogą być w ziemi. Są takie pancerzyki. Spójrz lewo. Nie ma tu takiego pancerzyka wbitego w ziemię? Nie ma, dobra. Ja pierdzielę, te dźwięki mnie dobijają. To jest... O! A, no wiem, że Horus. Aha. No to... Nie tu. To tu. Biedny ja. Flamerze się od razu zbiegli jeszcze, no świetnie. Coś... Ała. O, kolejny Horus. O, jak urloczy. Ała. Nie widzicie mnie, nie? Nie widzicie mnie, prawda, że mnie nie... O. Chodź tu. O, on się zbloczył chyba. Zbloczył się na wiaderku. O, ale Horus się już nie zbloczył. Sorry, you are fucked. Nie mam many. Ale nie, palisz go. Ale nie mam many. Masz potiony pod i. Żebym ja to wiedział, czy ja mam potiony. Na pewno masz. A odporno... O kurde, nie masz. Nie mam chyba. To jest najgorsze. No to co, biegamy w kółko, nie? No standardowa metoda. Pajaki snajper. Prawie go spaliłeś. Prawie. O, to ten zło HP. Prawie go zabiłeś. To ten z tyłu. Zabiłeś go. Ja pierdzielę. Ouu. Coś mnie walnęło. To lucizna na ostrze albo Horus strzela. Kondycja mi się kończy. Potiony na kondycję jeszcze masz. No jeszcze mam. Nie mam many znowu. To jest trolik taki, że ja cię pierdzielę. No dobra. Ważne, że działa. A dlaczego nie wyskoczy na jakąś skałę? Tak jak ja lubiłem Shadow Banana. Tylko Horus będzie mógł do ciebie strzelać, ale... Nie, tu mogą wejść akurat. Odwarcie? No i nie, jednak nie wejdą. Pal Horusa. Horusy, bo są dwa. Zaciąłem się. Patrz. Seems legit? Bo ja zjeżdżam. Nie. A, spieprzaj diabł. Zatruto cię. No, wow. To szybka reakcja, naprawdę. Zajebiście szybka reakcja. Dobra, trzeba się trochę podleczyć. Tak, miksturkami. No, do tego masz jeszcze Chyba już nie mam nic na koniec. Masz skomę. No dobrze. Niech się Kadzid przysłuży. Niech jego śmierć będzie coś warta. Dla tych, którzy wy nie widzieliście poprzednich odcinków, bo ich nie było. Spotkaliśmy handlarza z komą i księżycowym cukrem. I księżycowym cukrem, dokładnie. I nagle zginął. I który bardzo, bardzo chciał mnie zjeść. Czy one regenerują życie, czy coś? Możliwe. Jo. Nie, 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 nie. Ała. Nie mam kondycji. Nieźle sobie radzić jak na 4. level, nie przejmuj się. Każdemu się to... Tamten Flamer ma mało HP, ja bym go zciepał pierwszego. Może spłonie. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę, jak Flamer spłonie, możesz spróbować je przeszukać, może mają potiony do magii. Pamiętaj, że czas się stopuje, jak przeszukujesz zwłoki. Wiem. No to ściągnij wszystko i idź pan twój. Ała. Ale ładnie, 2 już spaliłeś, to jest całkiem nieźle, nie? No i Horus też zaraz padnie. Magia zniszczenia ma swoje plusy, właśnie to, że spalenie, wiesz, działa po czasie, wiesz. No wiem, wiem. Spopiela to wszystko. Te skrypty, nie? Wydawałoby się, że Skyrim nie jest oskryptowany, ale Gofer zabija cały system postrzegania rzeczywistości. O, zniszczenie wzrasta 32, no szybko mi wzrosło. Odwal się. Odwal się. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Zmienił kierunek. Idzie dobrze. Ale ręka mi się pali. Tak bardziej niż normalnie. Widzisz to? Lol, prawa, no. Haha! Oho. Zarżnąłem ich. Nie wiem jak, ale ich zarżnąłem. Tego szukałem już. Ten ma najwięcej. Świecący grzyb. Oh yeah! Mrał. Grzybki. Chyba 2 Horusy były, nie? No to wracaj. Tak. Tylko teraz, żeby nie spotkać jeszcze czegoś niesamowicie... Tam coś jeszcze jest. W sumie na tych low levelach wysoki elf ma swój sens, bo on ma tą regenerację magii zwiększoną, nie? No. To jest, ale tylko na początku to ma znaczenie, bo później, nie wiem, znajdujesz na przykład to, co w ostatnim odcinku znalazłem, ten lekki pancerz, wampirzy pancerz królewski, widziałeś, 125 regeneracji many więcej. Ja jestem, wiesz, ja jestem mrocznym elfem, to... Możesz przeszukiwać kokony, bo w nich są jaja Horusa, je można później sprzedać. O. Widzisz? W każdym kokonie jest, nie w tych. Jak są 2 obok siebie, to w obu jest. Tu masz tego bardzo dużo. W każdej tej kupce. A jak już jesteś mage'em, będziesz mógł to później wykorzystać w alchemii, no nie? Ja w swoim mage'u tak robię, po prostu alchemię robię. Tak, Bielak gra w kilkoma postaciami naraz, tak. Skończyłem już tyle misji w Skyrimie, że nic nowego mnie nie zaskoczy. Na razie chyba. No i patrząc na to, że ty sobie walczysz, to mogę coś powiedzieć? Wiem, że dużo osób ma ostatnio problemy ze Skyrimem. O Jezus, dwoma strzałami? Masz szybkie leczenie podwójką. Chyba, albo... Nie ustawiłeś? Nie ustawiłeś. Tylko, że to masz to na sekundę, nie? Wiem. Haha! Tobie to nie daje bonusu, jak masz w 2 klękach. Wiem. Tylko zniszczenie. Chociaż dobrze, bo przy magii to dobrze działa, jak sobie dasz w 2 ręce, bo na przykład na sztyletu i mieczu tak nie umiem wyciągnąć. Znaczy, jak 2 bym nacisnął i nacisnął lewy klawisz myszczypy, to tak działało. No dobrze, dobrujesz te strzały, to jest w porządku. Zginże. O, jeszcze jeden jest. Wiem. Widzę. On wybiegł tam z dołu. Oczywiście gorszy od nordyckiego. Masz zbyt duże obciążenie, aby biec. Uciekam! Nie no, muszę coś wywalić, bo mnie... Tak. Flamerskie rzeczy ważą najwięcej. Tak mówisz? Bo one są ciężkie, to jest ciężki pancerz. Coś brałem? Aha. Nie, nie brałem flamerski. W stroju. Tylko... Nie, nie mam. Nie masz? Nie mam. Ale miecz, zobacz ile waży miecz na przykład. Pewnie w chu. 18. I topory. 21 każdy. Dobra. I łuk też 15, bo to są wszystkie ciężkie rzeczy. Przekonałeś mnie. Ile syfu? Powiem ci, że zauważyłem, że dużo osób takich, które do mnie pisze w jakichś sprawach technicznych co do Skyrima, uważam je za tego, za speca, eksperta, rozumiesz? Czuję za się, eksperta? Za eksperta w sprawach Skyrima, czuję się fajnie z tym. Chciałem strollować, ale się nie udało. Teraz biegniesz w kierunku prawdopodobnie większej ilości przeciwników. Patrzyłbym za siebie. Tam pierdzielisz. Nie to. Tak, to chciałem. Tak długo jak korzysta z łuku, możesz go zabić. No właśnie. Nie jest tu was więcej, prawda? Nie ma was tu już? Nie ma was. To jest ostatni. Słyszę jak coś... Aha. Wilk? Zdychaj. Nie to chciałem. Chciałem to. Że tak powiem... Leave Britney alone. Aż to. Myślę, że to był zły pomysł. Musiałem cię dobić mieczem. Ciap. Ale tak ci się rozkroczył, kurczę, że on chyba wie, że masz złe zamiary. Rozpoznał cię. Siekiera drwala. No cóż. Skórzany hełm. Kijże skórzany, ale... Co to jest? Co to jest ślizgacz. Szczurek. Pieczony ślizgacz. No fuk. Nie otwieram tego, bo mam za mało wytrychów. Nie było wytrychów. Tam na górę się dostanie naokoło jakoś. Na pewno da się tam wyjść. Ale nie wiem od czego są te właśnie fajne fluorescencyjne efekty, jak lapis lazuli to wygląda. Ale nie wiem od czego to konkretnie jest. No trucizny i to mocna trucizna w oczu. Te grzyby ze ścian też możesz zbierać, jak i widzisz. Coś ciekawego? O, kufelek. Okej. No, dobra nagroda ci powiem. Za wyczyszczenie takiej lokacji. Dla ciebie w szczególności, nie? No. Bo Gofer jest Battle Mage'em, czyli korzystasz z ciężkich pancerzy i z magii. No to mi chodzi. Ty, ale to kozacko wygląda. Fajne, nie? No ładnie to wygląda. Ja nigdy nie nosiłem płytowej zbroi, nawet w pierwszym sezonie. Teraz wygląda jakiś taki Dark Mage, wiesz co chodzi, szata, tylko ten hełm ci nie pasuje za chuja. Ale oczka mu się świecą teraz na niebiesko. No. Dobra. Oczka się świecą właśnie przez modyfikację, którą ostatnio byłem... Piec hutniczym. W piecu hutniczym można... Możesz przepalać itemy. Zobacz. Bo przez moją modyfikację. Masz ludę jakąś. No to przepal, nie? Możesz zjeść klętłam? Acjent Nordpol. Na sztabkę stali? Dobra, nieważne. Żelazna rękawica. No to mogę, bo już mi nie są potrzebne. A to zawsze, wiesz, chyba jest lżejsze od normalnych itemów, a mod jest bardzo fajny, bo nie musisz wydobywać koniecznie lód. Gniazdo w ponoi. Dobra, spróbujemy. Będziemy walczyć o życie. Zresztą, wiesz, w Skyrimie się skacze na przykład. Co, zimno ci? Co? Zimno ci? Nie, to dźwięki. Stary, to tak nawala, że to jest masakra. Dobra, czekaj, ubieram sobie słuchawki. Słyszałeś to? No, co to było? Nie wiem. Ale zaczynam się bać. Co go zabiło? Coś musiało go zabić. No. O, orkowa strzała. Orkowa. Mhm. Orkowie? Niekoniecznie. Tam już coś widzę? Jakiegoś pieska, który chce mnie zjeść? Albo coś? Horus. O kurwa. Znowu to bydle. Tutaj patrz pod nogi. Nie zdziwiłbym się, jak twórcy by tak chcieli wychujać wszystkich. What the fuck? Falmer, który się zbloczyło coś. Poczekaj na tego patrolującego. Któryś mnie już zobaczył. Patrolujący cię widział. I on tu idzie do góry. No chodź tu do mnie, misiu, chodź. Tu jestem. Podpal go, podpal go. Tu nie masz tak dużo przestrzeni, żeby uciekać. Uda się to zrobić. Aż zginę wreszcie, cholero jedna pierdzielona, ty. Jezusie nazareński. Ucizna. Czy boty i mam full HP? Mówiłem ci, z czego ja się zawsze śmieję, nie? Jest. Że jak to musiałoby wyglądać realnie, że on otwiera ten hełm, ściąga ten hełm, tylko te potiory podkłada pod usta, że... poczekaj chwilę, jeszcze piję. Czekaj, a nie, już nie mam potionów. Poczekaj, to ja sobie przełączę na leczenie. Dobra, możesz mnie bić. Wód. Dokładnie. Wód totalny. A te Horus przeleżające dzięki wydają. No. Takie skrowanie jakby, nie wiem, co się działo. Jakby pająki chodziły. Na twoim miejscu poczekałbym na regenerację manny. Tam pierdzielisz. Jestem Battle Mage, nie? On w ciebie celuje, czy co on robi? Celuje, tylko że celuje przez teksturę i nie może do mnie strzelić. Brakuje ci magii, no wow! On zbroczył Horusa tam z tyłu chyba. No właśnie, do tego czekam na manę teraz. Nie działa. Dostał? Chyba trochę dostał. Chodź. O Jezu. O bosie. O bosie. Nie rób mi tego. Nie wyłaź stamtąd. Nie, proszę cię. Siedź tam. No siedź. No jak cię proszę, no siedź tam. Siedzisz. Coś się rusza, chyba Falmer. Dobra, czekamy. Mana. Bo jeszcze nie masz ani jednego itemu na regenerację many, no nie? Jak nie? Nie masz chyba ani jednego. Mam. Z szaty jest. O 50, no tak. No, ale to chyba tylko z tego, no i tu czary zniszczenia kosztują mniej. No to też jakby mam więcej many. Muzyczka się wyłączyła. I Horus. Nagle Horus jebnie i giniesz. Wód? Mnie tak właśnie w pierwszym sezonie, Boże, ja taki wykokszony w ciężkim pancerzu wchodzę do takiej latarni morskiej i taki jeb nagle dwa Horusy. Plus masz taki, że Flamet zbroczył Horusa, tylko one są tam jeszcze ze 3. No, widzę co najmniej 2. Jeden jest tu. Jak spojrzysz w lewo jest trzecia kropka. Czemu ja? Ja mam 4. level? No. No właśnie. Jakbym skakał po kupie. Nie mam stóp! Horus mi ukradł stopy! What the hell happened to my feet? What the fuck? Stop touching me! Blokują się o tekstury i nie mogą w ciebie trafić. Co ja wziąłem? Nie mów mi, że... Ta. Wziąłem łuk. Hello. Nice to meet you and this is crazy, but I have... Spele... Ała. Co mi strzelasz tym... tą kupą? But I am mage, so burn maybe? Burn maybe? Burn baby. Burn baby, burn. burn, baby... Uważaj, ten... Spójrz w lewo, podejdź, czy mi się wydaje. Patrz w to przed tobą, to na dole. Czy to jest taki pancerzyk jakby? Nie, możliwe, że tu już nic nie ma. One są może na dole. Nie, no już chyba by wyskoczył, bym nie zjadł, nie? O! Muzyczka się zmieniła. Czyżby one były za tym? Czekaj, spróbuj podejść tam do tej ściany. Nie, pod spodem są, pod ziemią. W sensie tam na dół, bo tam jest zejście na dół. No to czemu one chcą mnie zjeść? Skoro przecież mnie nie widzą. Dobra, wiem, Skyrim. Nic nie mówiłem. Nieważne. Są tam, nie? Mhm, tak. Zwłoki! Nie, nie jestem nekrofilem, nie patrzcie tak na mnie. Chyba. Zwłoki. No chodź. Możesz zanurkować? O. Kuferek! Kuferek! Kup! Jeszcze jakby był zamknięty, to już bym się... Mhm. To te chyba z początku. Tylko tamte były trochę gorsze. Tamte były gorsze, bo tamte były worn, znoszone, wiesz, bo to do wyglądu. Trzeba było wziąć jaszczurkę. O Jezu, co mnie bije? Aha. No co jedyne, co mi przyszło do głowy? O, rybcia. Wiesz, że możesz utonąć, jak nie jest się Argonianinem? Wiem. Tylko, że ich jest dwóch, co nie jest fajne. Pływająca strzała. Stalowa, a oni do mnie strzelają ze stalowych strzał. Patrz jaka burżuazja. Noż, w mordę jeża. Zostawili specjalnie na ciebie. Słabo. Bidnie ci powiem, bidnie. Możesz zasejwować, nie? No zasejwuj. Zasejwuj i spróbuj ich pozabijać, przynajmniej jak zginiesz, nowe. A, bo to, no jak chcesz. Bo przynajmniej jak zginiesz, to wiesz, żeby się nie okazało, że to jest sytuacja bez wyjścia. Cześć! A wiesz, że one nie mają oczu, no nie? Wiem. Falmerzy nie mają normalnie oczu, dlatego zawsze się zastanawiam, jak oni strzelają. Co to było? Co mnie walnęło? Co mnie je? Co mnie zjadł? Nie! Czemu ja? Z temu tu się nie da wyjść. No nie. Nie mówcie mi, że tam to jest jedyne wyjście. Patrz w górę i spróbuj skakać. O, wylazłem. Dzięki. Aha, tu jesteś, Mendo. Czy on chodzi po wodzie? Gdzie jest drugi? A, tam. No się. Jakie trollowanie. Ojej. Może masz coś ciekawego? Nie, nie masz nic ciekawego. O Jezu. Nie, nie chcesz tego robić. Wcale nie chcesz tego robić. Może sobie pozbieram strzały. Wcale nie chcesz tego robić. Czy ta strzała wywołuje takie pluski jak ciało? Tak. Okej. Okay. O kurwa. Nie mogę inaczej, no. I teraz znowu z wody, tak? Jeszcze jestem pod wodą. Nie wiem, co chciałem zrobić, nie pytaj. No wyłaś. Dobra. Teraz gdzie my? A, tu jesteśmy, dobrze. Trochę za mały zasięg tym cholerstwem. Ała, znowu mi nie wyszło, tak jak chciałem. Jak się tu bloczę, Boże. Tak, tak, strzelaj do mnie z odległości pół metra. Dobry pomysł. O, widzę, że zmieniłeś broń, to niedobrze. Ała. Fuh. Zaletą młodszyka jest to, że strzały ci się prawie nigdy nie kończą. Właśnie się strzelają. Mam cię w dupie. Mam cię w dupie. Aha, mam cię w dupie. No to strolujemy system postrzegania rzeczywistości. Gdzie jest ten łuk? Nie bierz flamerski. Mówisz, że nie? Za mało obrażeń. 7 obrażeń to jest nic. Mam 3 orkowe, 2 stalowe. Oh yeah. Nie wiem, stalowe są 2. Gdzie on jest? Czy on jest tam? Tak. Tak. Coś dostał. Plus jest taki, że będzie tak stał jak idiota. Flamerskie. Wiem. Cześć. LOL, dlaczego on celuje w przód, a strzela w górę? Nie wiem. Bo to cheater jest. Jeszcze level dostaniesz. LOL. Jak w CS-ie, oła. Nie wyszło mnie teraz jak w CS-ie. Ja zawsze w CS-ie strzelam, skaczę, uciekam. Na bok. No i dead. Ja czy on? A wiem co cię uderzyło, tam jest pułapka. Gdzie? W sensie ty w nią nie wszedłeś. To po co ona to? To jest? Nie, to nie wlazłem. To jest pułapka. To nie wiem jak działa. Linka powinna być albo co? To zabiło Flamera. Flamer wszedł w swoją linkę i się zabił. Stalowe strzały! Będę strzelał z łuku. Level. Misiu. Wiem. Wiem, Misiu, że level. Awans. Myślę, że mana. Tak. Tak. Zniszczenie. Co my tu mamy? Co to jest? No, tak, tylko fajnie. Że 40 potrzebuję, a mam tylko 33. Miszurun 40. Co my tu mamy? Aha, mogę przejść na pioruny, mróz albo... Aha, są płomienie. A czekaj, podjedź w górę. Każdy z tych drzewko się kończy. Aha, czy możesz sobie w sumie wybrać, czy chcesz bawić się w ogień? Ale na razie myślę, że ten punkt fogi nie byłby taki zły, no nie masz żadnych książek, Białej Grani umaga nadwodnego możesz kupić spele i tam od razu będziesz miał pioruny. No to muszę iść do Białej Grani, to jest w kuf. No więc możesz wybrać albo płomienie, albo ten. No później to już masz i tak w tyłku, nie? Za przeproszeniem. No. No i większe obrażenia od płomieni urleczą. I mana od razu ci się wymaksowała. Bakrywę dostajesz, to mana ci cały raz. Czyli 25% mocniejsze obrażenia, tak? Tak z czystej ciekawości. Naciśnij P. Już. No to za chwilkę. Akurat stalowych nie wziąłeś. Tak, wiem. Naciśnij P i pokaż mi zniszczenie i pokaż magię ognia, płomienie ognia. Zadaję 10 punktów obrażeń, a wcześniej było ile? 7 chyba, tak? Coś no ten okay. Nie jest dobrze. W ogóle coś jeszcze. Przeleczenie... No tak, masz nie w przodka, masz umiejętność tą bazową. To masz to, że otaczają cię płomienie. To możesz użyć tego raz dziennie chyba. Raz dziennie? Tak. No, miłe. Ale mogło ci się przydać na przykład w tym momencie, wiesz kiedy? Wiem. Jak biegałeś wokół tych Horusów wszystkich. 60 sekund by mi wiesz. No to dużo obrażeń zadaje. No i idziemy dalej. Let's go. Let's go to the party. Party don't stop. Where are we? Z brama. Lol. Ja też nie wiem jak to działa, że one się tak zamykają, ale... To chyba żyje. No. Nie mam innego wytłumaczenia. Kojarzy mi się z Zizeng Wongami, kojarzysz? Lasa w Gwiezdnych Wojnach? To jest na końcu lasa tych... Ohoho. O ja pierdzielę. Ohoho. Chyba go nie zabiję. Ohoho. A ja nie zasejfowałem! Nie zasejfowałem po tych flamerach tam. To możesz zapisać teraz, nie? W sumie. Tu jeszcze możesz uciec. W sumie. Widzisz? 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 Tak się gra profesjonalnie w Skyrima, nie? Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Oj, oj, oj. Nie wpaść do dziury. Skocz, nie wpaść do dziury. Skocz na coś. To będzie cheatowanie, ale... Na co? No chociażby na to. I tak. Prawdopodobnie cię już nie dopadnie. Ale tylko prawdopodobnie. No. Tak zwana magia kina. No to jest wykorzystywanie. Ciężki pancerz wzrasta do 21. Ope. Ope. Mam nadzieję, że on nie regeneruje HP. Bo inaczej mam przejebane. W tym momencie możesz zrobić jeszcze jedną rzecz. Weź łuk, nałóż truciznę na łuk, bo masz na pewno mocną truciznę po flamerach, bo oni wykorzystują truciznę. Strzel w niego, po czym zmień na magię i dalej go molestuj magią. Pierwszą strzałę będziesz miał zatrutą, więc będzie mu zabierało obrażenia overtime. Weź łuk renegatów. Łuk renegatów. No weź. No mam. Naciśnij stalowe strzały, żebyś użył stalowych. Albo masz ten, nordy. Masz OP nordy, weź OP nordy. No. Weź miksturę. I teraz trucizna, słaba trucizna i masz zwykłą truciznę, widzisz? 25 obrażeń. No i naciśnij. I zatruć łuk renegatów. Tylko teraz nie możesz nie trafić. Dobra. Nie mogę nie trafić, świetnie. To było... mało składniowe. No chyba trafiłem, nie? Ładnie trafiłeś. A raz. Tak, tak chciałem. Zbytnio się nie pocieszył tą trucizną, ale ma mało HP już, nie? Nie. Miał chyba więcej. No już jest nieźle. Aha. Już mi krzyczał za plecami. Chyba się leczy, radzę go podpalić. Czemu on do mnie biegnie z tym spelem? Ja nie chcę się leczyć od niego. Ja go nie lubię. Cóż, skuma. Niestety, niestety. A, wlazłem, świetnie. Gdzie on jest? No, zgiń, że szmato jedna, ała. O kurde. Bum. No. O shit. O Jezus. O. Shit. No powiem ci, już chyba pół godziny minęło, ale who cares? Trzeba wyczyścić dungeona. Nie, znowu mnie trafił. Tym razem gorzej. Czemu? Możesz spróbować jeszcze jedną rzecz zrobić. No. Spróbuj przebiec przez bramę i ją zamknąć. Chyba się nie udało. No, nie udało się. Zamknąłeś go ze sobą. Świetnie. No nie, odwal się. Tu by cię w fusorodach przydało. Wyrzuciłbyś go z tej skarpy. Aha, okej. I spójrz do wody. Właśnie mam taki zamiar, tylko że on teraz zwiewa. Stój! Ja chcę się z tobą bić. No chodź, no chodź. Nie, albo nie chcę. I trafić. To style. Aha, no to świetnie to zrobiłem. Wręcz po prostu tak pro to zrobiłem. No ciutkę ci nie wyszło. Ale spalisz go. Tak, kiedy? Za tydzień chyba, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie? Zwiał? Do domciu? No też czekam, aż mi się mana odnowi. No bo... co mam zrobić? Dobra, styknie. Próbujemy zrobić jeszcze raz z tym łukiem. Może się uda. Masz kosturbowańca, on jest naładowany? Nie. Skończyły mi się ładunki, jak walczyłem z niespokojnym drogiem. Albo rukowej użyj, co się będziesz. W sumie. Tak, chcę zatruć granatów. To jest do pierwszego strzału, nie? Tak. Niezależnie od tego, ile czasu minie. Dobrze. Bo tak na mieczach działa. Wiem, bo sztylet sobie zatruwam od czasu do czasu. W sensie na antenie zawsze o tym zapominam. Ale jak sam jestem, to lubię. Często. No cóż. Chcesz czegoś? Że tak się bawisz? Nie, przypalam sobie brwi. W sumie to ja bym się chętnie, wiesz? Spoko. Tam gdzieś jest, czekaj, znajdę. Manę w końcu regeneruje. No właśnie, można poczekać. Ale się ładnie odpalił. No i teraz Gofer jest w swoim żywiole. Tak. Teraz możesz grać. Wiesz, ja tak w LoL'a gram. To już wiem, czemu takie chujowe straty wybijasz. Znaczy czasem tak gram. Czy to Cheesefieldem? Chesterfieldy, no. Dostałem dzisiaj, bo się dołożyłem do paczki. Jezu, nie, ja pierdzielę. Prawie się zesrałem. Naprawdę prawie się zesrałem. O kurwa. To jak ten, jak demon z amnezji. W tej wodzie taki. Ja chciałem, leczenie chciałem. Mam leczenie? Bo mam. Ale ja pierdzielę. Cieszę, że on nie ma łuku. Mnie zabił już dawno, jakby miał łuk. Gdzie on jest? Tu jest. Jezu, wyłaź, proszę cię. I pal go. Nie lecz się, pal go. Przecież jak mnie dziabnie raz, to zginę. Ale on nie podejdzie. No, teraz podejdzie. Ale cię nie dziabnie. To zły pomysł, z tej strony przebiegać. O, zaczyna się. Uważaj, on cię troluje, on zaraz wróci. Ta woda jest dobra. Lubię ją. Ratuje mi dupę po raz któryś. Gdzie on jest? Leczy się w rogu. A zgiń, że już ci po jedna. Zginiesz? Ja pierdolę. Prawdziwy boss fight. To był prawdziwy boss fight. Hełm. Nie. Tak, daj mi, bo już nie mogę. A jeszcze nie przez to, że nic nie miał szczególnego. No, cóż. Właśnie, boli mnie to. Wiesz, że masz obraz tej temie. Boli mnie to, że te falmerskie wyglądają fajnie. Wyglądają fajnie. Ale są strasznie chujowe. Dokładnie. No do mrocznego elfa by pasowały. Co? Do mrocznego elfa by pasowały. No może. Nie wiem, czy nie, do Argonianina by mogły fajnie pasować. Bo Argonianin ma bardziej pociągły ryj. Bardziej pociągły ryj. No co? Ładnie to powiedziałeś. No co, wiem. Jeszcze fajną modyfikację z tego znalazłem. Ładnie przed konwertowaniem Argonianina byli. W takie fajne, fluorescencyjne kolory. Powiedzcie mi, że to nie jest czyhający, że to jest zwykły. On jest pod tobą. O Boże. Najpierw tu przeszukam, może tu coś jest? Namiot był jeden na pewno. Kufer. Długi łuk. Obrażenia 7. Obłowiłeś się, stary. Ale ten łuk... Co w ogóle, skąd on... Jak? Wód? Może korzystali, ale stwierdzili, że ich są prostsze. O. Na wszystko jest logiczne wytłumaczenie. Czemu tu nigdy nic nie ma? No bo te namioty są tam dla beki. No dobra, niech sobie jadą na beki. Co tam jest? Nie. Znowu wpadnę tak jak z tymi, z draugami. Biegnę przed siebie, kuferek! Wpadam, Tam był mage. A nie, to był mage wtedy. Ale z draugami było później. Który chciał cię zabić i cię prawie zabił. Prawie, no nekromanta to był, no co ja miałem zrobić, biedny ja. A później by się okazało, że tam trzeba było zginąć i nagle się odradzasz jako zombie. No w sumie. Ale mi otworzył. To to było, to mi się zaświeciła. Grzybek. Świecąca grzyb... Czemu się... Na czym ja się blo... Aha, to jest dziura. Fajnie, bloczę się na dziurze. Sims legit. Sims Skyrim. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Goferek. O! Patrz! O! Fajne rzeczy nawet mogą być. No tylko, że no w sumie jak jesteś Battle Mage'em możesz expić kowalstwo. W sumie Skyrim ma to do siebie, że tu warto wszystko expić, bo jak expisz wszystko, to wbijasz levele, nie? Nie wiem, czy na przykład jak już masz później maksymalny poziom magii, czy to będzie ci podbijało poziom doświadczenia, wiesz o co chodzi? I te finishery ze speli, oh yeah! Najgłupsza rzecz jaka powstała w Skyrimie, naprawdę najgłupsza. Patrz, ty możesz dwa ucha uciąć, dwoje uszu. Dwa ucha. Ale patrz, dalej ma ucha. I coś mu się rusza? Czemu on się rusza? Chodź ze mną, chodź. Władek, Stefan, dziadek, nie wiem. Pójdziemy tam. Mogę go nosić? Mhm. Siedź tu w spokoju. Ani. Siedź. Aaaa! Nienawidzę was. Kurwiacie mnie. Jesteście brzydkie. Brzydsze niż Bielak. A, czyli tam jeszcze nie byłem, świetnie. No, ale fajna lokacja, powiem ci. Dziwię się, że tu w życiu nie trafiłem, ale to jest gdzieś przy Markarcie, prawda? Tak, to jest gdzieś przy Markarcie. Ja nie odwiedzałem tych lokacji markartowych, bo w Markarcie jeszcze w ogóle nie byłem w tym sezonie. W pierwszym tam pamiętam wykonałem questa bez nagrywania. Bardzo fajnego zresztą, który na pewno zobaczycie. O, ale tutaj... Zobaczymy co będzie. Bida w kraju! Bida z nędzą. Krwawiąca korona. Tak, nic bardziej nie rozwali jak stolec Chochlika. Open the gate. I jeszcze ciemno. Czy przejście? Jaskinia ponurlej lubieży? Ja pierdzielę. To się kiedyś kończy? To jest chyba powrót. Tak, to jest powrót. Widzisz? No, to skończyłeś dungeona. Good. At last. Teraz muszę jechać do białej grani. Patataj. Chyba nie patataj. Chyba patataj mnie zostawił. Why you do this to me? Dobra. W którą stronę jest biała grań? Szybko podróż. W prawo. Aha, ty jeszcze nie byłeś na dole. Ty jeszcze nie byłeś w białej grani. Tutaj. Tak, chcę umieścić znacznik. To lepiej się przenieść gdzieś. Nie, nie tutaj, nie tutaj. Z Rzecznej Puszczy. O, albo z Kopca Pelarza. Najbliżej. Ludowie uważają, że 3 tygodnie zmarli się ten żywot wieczny w Sofengardzie. No. O, jak jasno. Jak w tyłku. No, łysio, chodź tu. Chodź do mnie, no nie bój się mnie. No chodź, nic ci nie zrobię, no chodź. To jest polowanie w stylu Gofra. Tak, mam cię. I dlaczego ta dziczyzna nie jest przypieczona? To jest... Nie wiem. Źle wypiekłeś. Nie wiem. Czemu mi się wydawało, że coś za mną idzie? Przecież ja nie mam stóp! Ja nie wydaję takich dźwięków. Oj, daleka droga. Też. Czy to cel mojej podróży? Tak. Dragon Search. Patataj! Chyba. Nie? To są 2 mamuty. Ale tam. Czy to nie jest patataj? Nie. Wyglądał jak patataj. Będziemy zobaczyć. A nie. To chyba nie jest patataj. To chyba... tak, to chyba... O Jezus Maryja, co to było? Mamuciki. Zawsze mnie to przeraża. Ja wiem jak godnie... Kuferek! Ja wiem jak godnie... Nie, to jest kozi serek. Ale tam jest kuferek. A jak podejdę do kuferka, to mnie zaatakują? Nie wiem, ja mam godny pomysł na odcinek. Na koniec odcinka. Zapisz spróbuj ojebać kuferek, zapisz i polataj. If you know what I mean. Tak, wiem. Fact by life. Fact by life. No to dawaj, masz tyle wytrychy. Pamiętaj, że możesz obracać w dwie strony. A i D się odwraca. No to pierwszy poszedł. Tam, po lewej, wyżej, jeszcze wyżej, spój, lekko, jeszcze wyżej. A? No, ale wiesz, gdzie jest ten zamek? Gdzieś tu. Tak. Tylko teraz czy na lewo, czy na prawo? Kur... Za mocno, niepotrzebnie puściłeś. Ja... No to... Muszę to zrobić, muszę to otworzyć. O, co to było? A, Horus, ten rozwinięty. Jest w tym samym miejscu? Nie. No właśnie. Nie otworzę tego za cholerę. Nie ma opcji. Spój w lewo, spój A użyć. Używam A. To użyj D. O! Nie poruszaj wytrychem, jak przekręcasz. Aaaa! Bez rąk! Bez rąk! A, czemu nie spadłem? Muszę spać. Mniejsze. Ze strzałami, orkowymi strzałami na plecach. Burżuazja. Battle Mage, Battle Mage. Czekaj, tak. Tu. Tak jak ja, tak? Ale odwróć się. Tam idź, tak. Mordy nie widać. Przesuń się, cieniu. O, okej. No i tutaj byś zabił obu tych gigantów. Stąd? Tak. Zbugowaliby się. Zaraz to zrobię. Dobra. To będzie chyba koniec tego jakże pięknego odcinka w moim wykonaniu. Albo dwóch. Albo dwóch. Nie wiadomo, ile z tego wyjdzie. Tak więc, o, coś, słyszę, jak coś tak tupta. To Giant oczywiście. Ciekawe, czy się wkurwił, że tu staje. Nieważne. Ważne? Nieważne. Dobra. No to w każdym razie na razie i mam nadzieję do usłyszenia kiedyś w przyszłości.